serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku naszych plastycznych zmagań. Dzisiaj chciałabym przedstawić technikę malowania na szkle. Przygotowałam tutaj takie różne naczynia, szklane, słoiczki, wazoniki, które możemy pomalować. Do malowania na szkle musimy mieć przygotowaną specjalną farbę. Jest to farba transparentna, która jest przeźroczysta i będzie bardzo ładnie wyglądać na naszych szklanych naczyniach. Oprócz tego jeszcze jest potrzebna tak zwana farba oporowa, którą wyznaczamy kształty na takich szklanych naczyniach i wtedy wypełniamy te kształty już odpowiednim kolorem, oczywiście po wyschnięciu farby oporowej. Ja teraz zademonstruję, jak to wykonujemy. Zrobimy może jakieś tam słoneczko. W ten sposób tą farbą sobie zaznaczamy nasze elementy. Tutaj jeszcze takie chmurki. Oczywiście musimy uważać, żeby tej farby nam ta farba żeby nam się nie rozmazała. I tak w ten sposób zaschnęła. Ja tutaj wcześniej pozwoliłam sobie przygotować już takie konkretne wzory namalowane farbą oporową, które teraz będę wypełniać naszą przygotowaną wcześniej farbą do szkła. Mam tutaj kwiat, słonecznik żółty, przygotowane specjalne pędzle i teraz będę farbą malować, wypełniać przestrzenie zaznaczone wcześniej czarną farbą. W ten sposób wypełniamy sobie tutaj płatki naszego kwiatka. Ta farba jak zaschnie jest przeźroczysta i błyszcząca. Przy delikatnym myciu też nie będzie nam ta farba schodziła. Ta czarna farba oporowa daje nam to, że nam się ta żółta, którą nakładam teraz farba, nie przemieszcza dalej, tylko zostaje właśnie w tym miejscu, gdzie chcemy ją umieścić. Dobrze? Tak to wygląda. Można zobaczyć, jak ładnie nam ta farba świeci. Tak wygląda gotowa nasza praca. Wyszedł nam taki fajny, ciekawy wazonik. Ja tutaj wcześniej jeszcze przygotowałam taką inną pracę, namalowaną na słoiku miasteczko kolorowe do. Jest to śliskie, ładnie się błyszczy, można myć spokojnie. Wyglądają nasze gotowe prace. Myślę, że jest to ciekawa zabawa. Zachęcam wszystkich do malowania na szkle. Trzeba jedynie zakupić specjalne farby, natomiast przypuszczam, że słoiki szklane i butelki na pewno w domu są. Można je wykorzystać. Także zachęcam i życzę owocnej pracy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.